Co roku krwiodawcy z HDK Serce Górnika organizują barbórkową biesiadę, na którą zapraszają swoich członków, ich partnerów, dyrekcję ZG Lubin i wszystkich tych, którzy w ciągu roku wspierają ich i współpracują z nimi. Jest to doroczna biesiada krwiodawców, na której zgromadziliśmy ponad 150 osób. Jest to moment, w którym raz w roku chcemy podziękować krwiodawcom, ich małżonkom, a także dyrekcji za naszą dotychczasową roczną współpracę. Szczególny mam sentyment do tej grupy ludzi, bo w dzisiejszych czasach oczekiwać od innych pomocy nie jest rzeczą łatwą. Natomiast akurat ci ludzie często oddają samych siebie, aby ratować innych życie. Stąd uczestniczymy w tej imprezie, wspomagamy zawsze klub Serce Górnika, jak tylko możemy, z całej mocy i cały czas jesteśmy z nimi pełnym sercem. Na biesiadzie wśród wielu pań obecny był biały personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie, czyli punktu, w którym członkowie HDK Serce Górnika bywają często. Jest to bardzo prężny klub, który rzeczywiście stara się jak może, żebyśmy jak najwięcej tej krwi zdobywali. Organizują różne takie akcje, które propagują i honorowe krwiodawstwo, a także też pomagają nam w oddawaniu krwi i rzeczywiście te litraże ich biją rekordy. Biesiada rodzinna krwiodawców była przygotowana na wzór karcz piwnych, które z okazji barbórki odbywają się w regionie. Zabawa była przede wszystkim okazją dla pań, by mogły zobaczyć, jak wygląda górnicze świętowanie i brać w nim czynny udział. Na beczkę trafiło kilka kobiet, które musiały zameldować się przed szanownym prezydium. Joanna Jagodzińska melduje się przed szanownym prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy nie omelduje. Na beczce jest zawsze zabawnie, aczkolwiek tam ciężko równowagę złapać, szczególnie kobietom, jeżeli mają wysokie obcasy. Kaczma to jest typowo męska impreza. My tutaj w formie tej biesiady chcieliśmy panią przedstawić mniej więcej, jak wygląda ta nasza karczma, te spotkanie takie typowo męskie, karczemne, więc pewne metody, tak jak meldunek, jak wszystko, chcieliśmy tak pokazać. No i myślę, że ten zarys taki główny panie oczywiście zobaczyły. Być może nie było tak bardzo ostro, jak my to robimy na karczmach męskich, ale myślę, że impreza się udała. Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji, konkursy wywoływały salwy śmiechu, ale niektóre pozwalały sporo się nauczyć. Podczas imprezy zaprzyjaźnione kluby krwiodawców wręczały na ręce zarządu HDK drobne podarunki i życzenia. Dziękowano za całoroczną współpracę w jakże ważnym procesie zbiórki krwi. Warto podkreślić, że do klubu HDK Serce Górnika należą nie tylko pracownicy ZG Lubin czy górnicy. Każdy z nich miał swój powód, by zostać krwiodawcą. Przyczyną była choroba naszej wnuczki. Jak się urodziła, bardzo chorowała i to skłoniło mnie. Moja grupa krwi, ja mam 0 minus, moja grupa krwi i namowa innych skłoniła mnie do tego, że warto pomagać innym. Ja to robię tylko z dobrego serca, z satysfakcji, bo wiem, że są ludzie, którzy naprawdę potrzebują tego. Dzieci przede wszystkim, te chore, malutkie dzieci, których często, nawet mówię, moja grupa krwi, ja mam 0 minus i pomoże. Dla tych, którzy nigdy nie oddawali krwi, proszę powiedzieć, jak się pani czuje po oddaniu krwi? Czuć jakąś ogromną różnicę? Nie. Czuję się zupełnie tak samo. Może satysfakcję tylko z tego, że znów mogłam komuś pomóc. Biesiadujący krwiodawcy wspólnie odśpiewali kolędę i złożyli sobie świąteczne życzenia. Wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, pomyślności, spotkań w gronie najbliższych przyjaciół, rodziny i wszystkiego, co sobie Państwo wymarzą. Organizatorzy zadbali o niecodzienny poczęstunek. Biesiada była okazją, by spróbować mięsa z dzika. Płonący posiłek wjechał do sali dość spektakularnie.
Druga część biesiady to tańce i zabawa na parkiecie. Była to ostatnia impreza w tegorocznym cyklu uroczystości barburkowych ZG Lubin.